Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Monika Rosa, posłanka, liderka Nowoczesnej na Śląsku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Może być jakiś taki suchar na początek? Bardzo proszę. Jak jest to taka tradycja. Dużo Rosy, to potem może być też kałuża. Potem tak sobie podobno w Platformie dowcipkują. Obserwuję tą waszą słowną przepychankę na, o jedynkę na liście Wojciecha Kałuży. No, wygląda na to, że przyjemnie w Koalicji Obywatelskiej już było. Ja staram się nie wyciągać wewnętrznych spraw na media społecznościowe i także udzielać bardzo wyważonych wywiadów dziennikarzom, bo uważam, że to jest szkodliwe, że takie wyciąganie, rozliczanie się publiczne, szczególnie przez osoby, które nie brały udziału w negocjacjach, przez osoby, które nawet nie zadzwoniły do mnie zapytać o jakąkolwiek wersję wydarzeń, dowiedzieć się szczegółów, no to jest tak naprawdę niedopuszczalne. I przekłamania, które krążą na ten temat, to, co się wydarzyło, to jest naprawdę straszne. I dla mnie, jako liderki Nowoczesnej na Śląsku, jako posłanki, jako człowieka, natomiast to, co się dzieje teraz, no to jest jakby takie zaskoczenie ogromne, że nie ma wsparcia próby rozwiązania tego problemu razem, myślenia o tym, że przed nami są kolejne wybory, ale właśnie jakieś takie wzajemne oskarżenia w sferze publicznej, w sferze medialnej. No, Wojciech Kałuża był decyzją Moniki Rosy i Adama Szłapki, włożony w miejsce Bartłomieja Gabrysia w ostatniej chwili, nie wiadomo dlaczego, pisze posłanka Marta Golbik z PO, kiedyś Nowoczesna na przykład. Żeby zrozumieć kontekst wszystkich wydarzeń, ja trochę chwilę dłuższą zajmę teraz, ale opowiem w ogóle, jak wyglądały negocjacje, bo o tym nigdy chyba do tej pory jeszcze nie rozmawiano. Otóż negocjacje nie były łatwe i od początku to było pewne i wiadome. Bartek Gabryś, Rafał Żelazny, Alina Kantlerz, Bednarz, to były nazwiska, które pojawiały się od początku jako kandydaci do sejmiku z okręgu katowickiego. Kiedy okazało się, że jest Koalicja Obywatelska, że te listy trzeba będzie układać zupełnie inaczej, to otrzymaliśmy akurat w okręgu katowickim miejsce numer 3 wynegocjowane. No i Alina zdecydowała się kandydować z tego miejsca. Rafał Żelazny zdecydował się, że będzie kandydował do Rady Miasta w Tychach. A Bartek Gabrys próbowaliśmy, żeby otwierał listę w Chorzowie. No po wielu spotkaniach, negocjacjach okazało się, że Chorzów nie jest możliwy. Zaproponowałam zatem, że w związku z tym, że otrzymamy dwójkę albo trójkę, że to będzie Patrycja Szymajda-Pluta z Rudy Śląskiej. To też nie było możliwe z racji tego... Czyli nie było możliwe, znaczy Platforma nie wyrażała zgody na tych kandydatów, tak? Nie było możliwe, ponieważ w Chorzowie inna osoba miała otwierać listy ze strony Platformy Obywatelskiej. My jako Nowoczesna mieliśmy wynegocjowane dwa miejsca pierwsze, dwójki i trójki. No i staraliśmy się jakoś w ramach tych wszystkich okręgów porozumieć ze sobą nawzajem. Patrycja nie mogła kandydować z racji tego, że była z Rudy Śląskiej, a z Rudy Śląskiej już były inne osoby z Platformy, które miały kandydować. Zdecydowała się kandydować Iwona Dudko-Pawłowska z Zabrza, więc rozmawialiśmy dalej o tym, że Bartek może być jedynką w Gliwicach. I rzeczywiście pierwotne było takie ustalenie. Poprosiłam też Renatę Caban, która jest szefową koła w Gliwicach, żeby wzmocniła listę swoim nazwiskiem z dalszego miejsca, gdzieś czwartego, piątego. Na to też była zgoda naszego koalicjanta, zgoda wszystkich, ale po rozmowach partnerów w Gliwicach, które się odbyły, o wsparciu też tej listy, był bardzo duża prośba, żeby Renata otwierała tę listę z racji rozpoznawalności. To kto się nie zgodził w tym przypadku? To była wspólna decyzja, tak? Jakby prośba taka, że osoba, która jest rozpoznawalna, wie lepiej na tym terenie, która była wiceprezydentem, która może liczyć wsparcie na organizacji nie tylko Nowoczesnej tam na miejscu. Ale to dlaczego ona nie znalazła się na tym miejscu w takim razie? Znalazła się na pierwszym miejscu, Renata Caban. Renata Caban w Gliwicach? Tak. Aha, okej, okay, rozumiem. Natomiast to prawda, że jedynką KO w Rybniku miał być Łukasz Kochut? I przechodzimy do Rybnika, bo już tak idziemy po tych okręgach wyborczych. W Rybniku rzeczywiście pierwotną moją rekomendacją był Łukasz Kochut. Nawet przygotowując się do rozmowy z panem redaktorem, przyjrzałam sobie SMS-y, które wysłałam do Katarzyny Lubnauer, że rekomendujemy Łukasza Kochuta, nie będziemy się autocenzurować. No bo było jasne, że i struktury Platformy nie są zadowolone z tego wyboru Nowoczesnej i że może być problem z akceptacją, ale ja uważam, że jako koalicja musimy się otworzyć, bo jesteśmy koalicją na różne środowiska, na różne osoby, na różne wrażliwości.
i że nie można wypychać spoza obszaru działania osoby o bardziej lewicowej wrażliwości, czy działającej z innymi osobami, czy innymi organizacjami. I tak, nie było zgody, nie było konsensusu co do nazwiska Łukasz Kochut. Monika Rosa, posłanka, liderka Nowoczesnej na Śląsku, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Piekary.